Cały świat jest dziś w stanie wojny, dla której nie ma usprawiedliwienia. Odrzucenie drogi pokoju powoduje płacz Boga, płacz Jezusa. Mówił o tym papież w homilii podczas czwartkowej mszy w domu świętej Marty. Także dziś Jezus płacze, ponieważ woleliśmy drogę wojny, drogę nienawiści, drogę nieprzyjaźni. Jesteśmy blisko Bożego Narodzenia. Będą światła, będzie świętowanie, przybrane choinki, także stajenki. Wszystko zafałszowane. Świat kontynuuje wojnę, podejmuje walki. Świat nie rozumie drogi pokoju, mówił papież. Franciszek nawiązał do niedawnych obchodów rocznicowych związanych z II wojną światową i bomb zrzuconych na Hiroshimę i Nagasaki. To niepotrzebne masakry, powtórzył za Benedyktem XVI. Zadał też pytanie, co zostanie z wojny, z tej, którą przeżywamy teraz? Ruiny, tysiące dzieci bez możliwości nauki, tak wiele niewinnych ofiar i pieniądze w kieszeniach handlarzy bronią. La scelta. Wojna jest właśnie wyborem bogactwa. Facciamo armi. Produkujmy broń. Così l'economia si bilancia un po'. To się nam gospodarka nieco zrównoważy. E andiamo avanti con nostri interessi. I w ten sposób robimy nasze interesy. C'è una parola brutta. Jest takie okropne słowo u Pana. Maledetti. Przeklęci. Perché lui ha detto benedetti gli operatori di pace. Bo on powiedział błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Ci, którzy wprowadzają wojnę, którzy powodują wojnę, sono maledetti. Są przeklęci. Sono delinquenti. Są przestępcami. Una guerra si può giustificare. Wojnę można uzasadnić w cudzysłowie. Fra virgolette, con tanti, tanti ragioni. Tak wielu, bardzo wielu powodami. Ma quando tutto il mondo come oggi è in guerra. Ale kiedy cały świat, tak jak dzisiaj, jest w stanie wojny. Na całym świecie. È una guerra mondiale a pezzi, qui, là, dappertutto. Bo to jest wojna światowa w kawałkach. Tu, tam i tam, wszędzie. To nie ma na to usprawiedliwienia. Piange. I Bóg płacze. Gesù piange. Jezus płacze.